Magnificencjo, szanowny panie rektorze, szanowni państwo. Nie byłoby tego cudownego wieczoru dzisiaj, gdyby nie wydarzenie, o którym słyszeliśmy w czytanej przed chwilą Ewangelii Łukaszowej. Od tamtego czasu rośnie most czasu. To już 2018 lat od tamtej chwili, od tamtego momentu, mając na uwadze oczywiście także pewien błąd, jaki popełniono w Rachubie od tamtego wydarzenia, ale ten most rośnie, a jednocześnie jest ciągle tym samym, dlatego że w naszej tradycji wyrastającej właśnie z chrześcijaństwa każdy kolejny rok to Annus Domini, rok Pański. I tak liczymy kolejne lata, które umijają i które naznaczają swym piętnem to wydarzenie, które ciągle odczytujemy na nowo, a które tak pięknie zostały wyrażone w słowach kolędy, bo nasze kolędy polskie to nie tylko cudowna muzyka i melodie, ale głębokie treści teologiczne, kryjące się za tym, co się wtedy wydarzyło. Zwłaszcza w tej kolędzie śpiewanej przed chwilą, Bóg się rodzi, napisanej przez Franciszka Karpińskiego w dramatycznym dla Polski roku 1792. Po raz pierwszy ta kolęda została wykonana na pasterkę w kolegiacie w Supraślu. A przecież ona mówi o sprzecznościach, bo jak się może rodzić Bóg, jak moc może truchleć i tak dalej. Pewne wewnętrzne sprzeczności mówiące o niezwykłości tego, co się wtedy w Betlejem wydarzyło. Chrześcijaństwo ciągle będzie powtarzało i strzegło tej prawdy, tak jak prawdę o Bożym Narodzeniu strzeże sama bazylika w Betlejem, przypominająca fortecę. Ta prawda jest strzeżona, że oto rodzi się człowiek, prawdziwy człowiek, na przekór temu, co ogłosili doketyści, a więc zwolennicy herezji mówiącej, że to niemożliwe, żeby Bóg stał się człowiekiem. On się tylko człowiekiem wydawał. A Ewangelia Mateusza mówi, to jest człowiek wywodzący się z narodu izraelskiego od Abrahama i cały ten rodowód aż po Józefa. To jest człowiek, czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, bo u niego jest genealogia cofająca się wstecz od Józefa aż do pierwszego człowieka, do Adama. A z drugiej strony to jest Bóg. Bóg się rodzi. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. To Słowo było Bogiem. Logos przedwieczny, mądrość, w której odkrywamy zasady wszelkiej racjonalności, nad którą zgłębiają się uczeni całego świata, odkrywając tajemnicę tej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, tej rzeczywistości także, którą jest samo nasze człowiecze życie. Odkrywamy to, a jednocześnie odkrywamy, idąc za prologiem świętego Jana z jego Ewangelii, odkrywamy także i to, że ono, to Słowo przychodzi, a swoi je nie przyjmują. Ale jednak ci, którzy przyjmują, przyjmują je właśnie dzięki swej wierze i naraz stają się uczestnikami boskiego życia. I to jest właśnie źródło naszej nadziei, którą przynosi nam narodzony w Betlejem Chrystus. Źródłem życia jest Bóg i do Niego, jako dzieci Boże, chcemy powrócić. I stąd tyle w nas i radości, i nadziei, i także tej prawdziwie ludzkiej tęsknoty, nachylenia się nad dzieckiem, tyle wzruszeń, tyle nostalgii, ale także tyle ciepła i serdeczności. I właśnie tych pięknych nastrojów, tych przeżyć,
wynikającej z prawdy głoszonej przez chrześcijaństwo od przeszło 2000 lat. Tego wszystkiego Państwu z całego serca życzę, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy dzisiaj, ale zwłaszcza w rodzinnych domach, już niedługo brali do ręki biały opłatek. Niech on będzie przypomnieniem Betlejem, domu chleba, bo tak tłumaczy się ta nazwa miasteczka nieopodal Jerozolimy. A jednocześnie życzenia, które tak głęboko wpisują się w tradycję Krakowa, wyrażone przepiękną postacią powstańca styczniowego, malarza, opiekuna ubogich i nędzarzy, brata Alberta. Pragnienie i życzenie, byśmy dla siebie, dla innych byli dobrzy jak chleb. Szczęść Boże Państwu. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.